Naszym kolejnym gościem na turnieju jest gość specjalny dzisiejszej imprezy, Damian Radowicz. Dzień dobry. Na początek proszę opowiedzieć w kilku zdaniach, jak przebiegała twoja przygoda z futbolem, kogo jesteś wychowankiem? Jestem wychowankiem HKS-u, bardzo małego klubu z województwa łódzkiego, ale który ukształtował gdzieś mój charakter. Tam zaczynałem, później grałem w A-klasie w Czarnych Radomsko. Stamtąd trafiłem do Omega Kleszczów, do trzeciej ligi, później do Widzewa Łódź młodej ekstraklasy i stamtąd do ekstraklasy Widzewa. Obecnie zajmujesz się zdrową dietetyką sportowców. Skąd zamiłowanie do tej dziedziny życia? Zamiłowanie wynikało z tego, że musiałem przejść 3 operacje, które gdzieś były konsekwencją złego żywienia, złego odżywiania. Bardzo zacząłem zgłębiać ten temat. Szukałem przyczyny po prostu tego co mi się przytrafiło. I dlatego bardzo mnie to zainteresowało i chciałem pomóc młodym zawodnikom, żeby oni nie popełniali tych samych błędów, które ja popełniałem. Dlatego bardzo się zacząłem edukować w kwestii dietetyki sportowej i w kwestii treningu motorycznego, bo to też było coś, co było u mnie bardzo zaniedbane. Jeździsz na pewno po turniejach po całej Polsce. Jak wygląda ta sprawa w klubach, jeśli chodzi o ożywienie młodych dzieci? No właśnie, żywienie to jest trudny temat, bo nawet z perspektywy trenera uświadomionego, który próbuje coś przekazać zawodnikom, to trener się widzi z zawodnikami kilka razy w tygodniu, a oni przede wszystkim to wynoszą z domu. Więc jeśli w domu jest pewna, ja też z tym walczyłem w domu, u mnie też było wiele błędów popełnianych, ja nie miałem świadomości, rodzice nie mieli świadomości i tak się nakręcało koło. Więc ja uważam, że bardzo ważne są spotkania i ja takie spotkania właśnie proponuję z rodzicami, zawodnikami, trenerami, gdzie konkretnie daje wskazówki, co powinni zawodnicy jeść, jak przygotowywać potrawy, żeby byli po prostu lepsi i zdrowsi. Kiedy rodzice to sobie uświadomią, zobaczą na przykładzie, do jakich konsekwencji może to prowadzić, wtedy wyobrażają sobie bardziej to, że to faktycznie jest potrzebne. Czy dużo klubów korzysta z twoich porad? No ja głównie w województwie łódzkim na tym się koncentruję, także tam byłem już w kilku klubach, współpracuję z Widzewem, byłem na Metalowcu, działam ze szkołami przede wszystkim, już wykonałem tych kilkanaście prezentacji, no wierzę, że to jest odpowiednia droga, że to ma sens. Dieta dla sportowca, dla młodego piłkarza, który zaczyna lub kilka lat za sobą ma treningów już. Najlepsza dieta. No, gdyby była najlepsza, to bym był multimiliarderem najprawdopodobniej, ale są takie ważne zasady, żeby po prostu ten piłkarz więcej spala kalorii, więc potrzebuje więcej jeść. Ja byłem takim zawodnikiem, który jadł mało, był szczupły, nie dostarczał tyle organizmowi, ile potrzebuje, stąd były słabe mięśnie. Dlatego bardzo jest istotne to, żeby były produkty nieprzetworzone, jak najbardziej naturalne, żeby były to produkty z dużą zawartością witamin i minerałów, czyli na przykład warzywa, owoce w dużych ilościach, pokarm dla mięśni, to jest białko potrzebne, czyli kurczak, ryby, serek wiejski, twaróg. Czwarta rzecz to jest węglowodany, czyli energia, czysta energia i tutaj też ziemniaki, makarony, ryż brązowy na przykład, to jest też fajne rozwiązanie. I piąta rzecz to są zdrowe tłuszcze, orzechy, makrela, zdrowe ryby, łosoś. I taka dieta, minimum 2 litry wody, przede wszystkim proporcje. Myślę, że nie jest to łatwe, jak to wszystko powiedziałem, to zaraz będzie koniec świata dla kogoś, ale ja na przykład służę pomocą w kwestii tego, żeby to sobie ułożyć. I myślę, że każdy, jeśli troszeczkę nad tym posiedzi i zagłębi temat, to jest w stanie to fajnie dostosować. Widzimy nieraz zawodników otyłych w młodym wieku, co jest przerażające. Jaka jest tego przyczyna? Dużo osób zastanawia się, czy jest to rola rodziców, trenerów, a być może niekoniecznie, także organizmu. Ja zawsze zaczynam tak szukać problemów u siebie i w najbliższym otoczeniu, a dopiero na samym końcu gdzieś genetyki, więc genetykę zostawiłbym na końcu. Moim zdaniem przede wszystkim dom, przede wszystkim to najbliższe otoczenie, bo jeśli jako dziecko jem określone rzeczy, no to później się do nich przyzwyczajam. Mówię mamie, a tego nie chcę, mama mi tego nie daje, no to od tego się odzwyczajam. I później jak mi ktoś to proponuje, to ja tego nie jem, bo nie lubię. I tak samo było ze mną. I to jest ważna kwestia, no właśnie, żeby to w domu. Od domu trzeba zacząć. Od domu trzeba zacząć, dlatego uświadamianie również rozpocząłbym od rodziców. Bo trenerzy często wiedzą. Mniej więcej mają jakąś orientację, tylko trenerzy mogą mówić i mówią tak, no i nie dociera. Nie dociera dlatego, bo tu trzeba od innej strony pójść. Tak jest moje zdanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.